Postanowiłam trochę się zrelaksować przed świętami i wśród wszystkich pomysłów wybór padł na spa. Chociażby przez jeden weekend chciałam zapomnieć o codziennych obowiązkach i poświęcić czas tylko sobie. W planie miało się znaleźć pyszne jedzenie, piękne otoczenie, sympatyczni ludzie i odprężające masaże. A zatem wybraliśmy się do Jaworowego Dworu pod Warszawą. Droga zajęła nam mniej niż godziny, a hotel oczarował mnie swym niepowtarzalnym klimatem już od samego wejścia. Dwór został zbudowany w pierwszej połowie XVIII wieku w klasycystycznym stylu szlacheckich dworków polskich przez rodziny jaworskich, pieczętującą się herbem Okrza. Nazwa Jaworowy Dwór pochodzi od pierwszych właścicieli. Każda rzecz w tym hotelu ma swoją historię. Lustro, które mam w pokoju, ma zamocowane świeczki, łóżko, szafa i każdy element wystroju wnętrza jest ręcznie zrobionym arcydziełem. Zdecydowanie to jest miejsce dla osób, które chcą zanurzyć się w atmosferę innej epoki i zapomnieć o stresującym życiu w mieście. Zdążyliśmy trochę złudzić po przyjeździe, a w jadalni na nas czekała pyszna kolacja przy świecach. Oprócz tego obejrzałam meble w tym pokoju. Prawda, że mają coś w sobie? Thank you.
kolację usiadliśmy na dłuższą chwilę przy rodzinnym cieple kominka. Świątecznie udekorowany pokój jest według mnie najładniejszym miejscem w całym budynku. W podziemiach dworu znajduje się przytulny spa. Muszę się przyznać, że jestem fanką regularnych masaży, które doskonale odnawiają nasze ciała i umysły. Wybraliśmy romantyczny masaż relaksujący dla par, no i nie muszę chyba dodawać, że było świetnie. Oprócz tego było gorąca kąpiel z glinką marokańską i masaż twarzy. Wreszcie udało mi się zapomnieć o tysiącu różnych spraw i skupić się na chwili obecnej. Zawsze staram się pisać posty na blogu w dobrym humorze. Po zabiegach spa to był zdecydowanie najlepszy moment. Chciałabym codziennie tak zaczynać dzień. Wstajesz, a ktoś za ciebie wszystko przygotował i pięknie podał. Czas wracać do domu, ale na pewno jeszcze tu wrócimy.